Nie, a myślałem, że mają być te, że kastagnety. Dobrze. Chciałem z wami porozmawiać o tym, jak prezentować się w mediach, jak mówić w mediach i jak z nimi zacząć rozmawiać, zanim się w ogóle z nimi znajdziemy. Dlaczego ten temat i dlaczego zajmuje was czas, żeby o tym powiedzieć? Przez lata byłem po drugiej stronie kamery, po drugiej stronie mikrofonu. Pracowałem jako sekretarz w dużych międzynarodowych stacjach radiowych i byłem osobą, która zamawiała programy i decydowała o tym, co w tych programach się znajdzie, a co z nich odpadnie. Dlatego pozwalam sobie podzielić się z wami tym doświadczeniem i opowiedzieć, jak z mediami rozmawiać. Pierwsza zasada i pierwsza rzecz to nie bądźcie w mediach petentami. Nie przychodźcie i nie piszcie do mediów z prośbą. Media jako takie są nośnikiem informacji. I to mediom zależy na tym, żeby mieć dobre informacje i wy te informacje posiadacie. Więc idziecie do mediów jako partnerzy ze swoim produktem, ze swoim projektem, ze swoim tematem. To wy jesteście ofertą i to media powinny o was zabiegać, a nie wy o media. Jeżeli tak o tym pomyślicie, to ta rozmowa będzie od pierwszych zdań i od pierwszego maila inaczej wyglądała. Proszę tylko nie mylcie tego z pewną arogancją i butą. Ale przyjdźcie i powiedzcie o tym, o czym chcecie powiedzieć na etapie umawiania. To jest pierwsza rzecz. Bardzo często spotykam się z tym, że mówicie mi o tym, że nie jesteście gotowi, że to, o czym chcecie powiedzieć, jest niewystarczająco dobre, niewystarczająco okej. Czyli mówiąc krótko, w jakiś sposób boicie się wyjść ze swoim projektem, ze swoim tematem do mediów. Pierwsza rzecz jest taka, że pamiętajcie proszę o tym, że wiecie na dzień dobry dużo więcej niż wasz odbiorca o tym, o czym chcecie mu powiedzieć. Jesteście specjalistami w swojej branży, macie swój produkt, swój temat, o którym chcecie powiedzieć, swoją myśl, którą chcecie przekazać i to jest podstawowa rzecz. Jest pewnie tak, że nie wszystko umiecie powiedzieć, czy nie wszystko wiecie i nie jesteście omnibusami. Więc jakby te tematy warto pominąć. Znaczy, krótko mówiąc, chcę wam powiedzieć i chcę was namówić na to, abyście oparli się na tym, co chcecie przekazać swojemu słuchaczy i swojemu odbiorcy i na tym budujcie przekaz, a nie na rzeczach, które są być może, które są jakieś, których nie jesteście pewni. I rzecz istotna, kolejna, na którą ja zawsze zwracam uwagę i ja zawsze zwracam, jakby sprawdzam trochę moich ewentualnych rozmówców czy ewentualny materiał, z którym przychodzą do mnie firmy, ludzie, fundacje, ktokolwiek inny, czyli stwórzcie content. Znaczy krótko mówiąc, jeżeli przychodzicie i reprezentujecie firmę XY, to niech ta firma XY ma swoją stronę internetową, niech ma swoje social media, miejcie tam swoje materiały informujące o waszych produktach, o waszym biznesie, ale również o was. To jest bardzo istotne. Ja na to zwracam uwagę jako zamawiający, kto stoi za tym produktem, jaka to jest osoba, co ma do powiedzenia, co sobą reprezentuje. A więc nie zaniedbujmy strony internetowej, nie zaniedbujmy sociali. Okej. Mamy tę sytuację, że zostaliście do tych mediów zaproszeni albo ktoś poprosił was o nagranie, przygotowanie materiału medialnego. I teraz pierwsza rzecz to zadajcie sobie pytanie albo zapytajcie o to media, do których idziecie, kto jest odbiorcą informacji, którą redagujecie, kto tego będzie słuchał, kto to będzie oglądał. Ten sam produkt może być sprzedany i opowiedziany na tysiące różnych sposobów, ale inaczej mówimy do grupy specjalistów, inaczej mówimy do ludzi, którzy mają to kupić, inaczej mówimy do studentów, a jeszcze inaczej o tym samym produkcie do dzieci czy młodzieży. To jest kluczowe. Jeżeli mówimy do wszystkich, to trochę mówimy do nikogo i jeżeli mówimy bardzo ogólnie, to mówimy o niczym. Więc warto, żebyście ten minimalny research zrobili i to nie jest błędem zapytać, jeżeli nie możecie, czy nie chcecie tego sprawdzać sami, zapytać wydawcę czy dziennikarza, kto tego będzie słuchał. Zwróćcie uwagę na takie proste rzeczy. Często wiemy o tym, kiedy taki materiał będzie emitowany. No, trochę inaczej rozmawiamy w śniadaniówce, a trochę inaczej w publicystycznym programie radiowym czy telewizyjnym wieczorem.
i chociażby pora dnia, czy pora, czy dzień tygodnia ma na to wpływ. To jest jakby pierwsza sprawa. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że pewnie macie dużo wiadomości, dużo treści, które chcecie przekazać. Media są szybkie, media są, pracują w tempie. Nie wszystko zdążycie powiedzieć, ale zalecam, czy polecam, zrobienie pewnej piramidy informacyjnej, polegającej na tym, że sami sobie powiedzcie, co jest wiadomością, którą musicie przekazać, która jest najważniejsza, tak, o waszej imprezie, o waszym produkcie, o waszym wydarzeniu, o waszym biznesie. Druga rzecz to jest to, co możecie powiedzieć, jeżeli zdążycie, czyli to pewne rozszerzenie, pewien kontekst, który dotyczy waszej wizyty w mediach. I trzecia sprawa to są rzeczy poboczne, które powiecie i które się pojawią w tym materiale w momencie, kiedy starczy czasu, czyli jakby na dopytanie. Ale kluczowa jest ta podstawowa informacja, tak? Czyli to, z czym idziemy, o czym chcemy powiedzieć, do kogo to jest adresowane, jeżeli to jest jakaś impreza, jakieś wydarzenie, gdzie ona się odbywa, w jakich godzinach, w jakim terminie, jeżeli chcecie odesłać do strony internetowej, to wykujcie ją na blachę i bądźcie gotowi, żeby we własnym adresie internetowym się nie pomylić. To są rzeczy, które w czasie rozmowy i w czasie przygotowania do wizyty w mediach wydają się oczywiste, ale w momencie, kiedy mówimy, szczególnie mówimy w mediach na żywo, zdarza się nam o tym zapominać. Mówię nam, a myślę, mnie się zdarza zapominać, kiedy staję po drugiej stronie kamery, więc mówię o tym znowu z perspektywy swojego doświadczenia i swoich wizyt i bycia w mediach. Bądźcie gotowi na sukces, a więc na to, że to, co powiecie w mediach, zostanie wykorzystane powtórnie, będzie cytowane, będzie przytaczane w innych materiałach. Jak się do tego przygotować? Miejcie gotowe, okrągłe zdania, które nadają się jeden do jednego na cytat. A jak to zrobić? Przede wszystkim w wypowiedziach, które przygotowujecie, które mówicie i które robicie, stawiajcie kropki. Naprawdę w mediach wolę 10 prostych zdań niż długie, wielokrotnie złożone zdania, czyli elaboraty. Kropka, kropka, kropka. Jeszcze raz. Proste równoważniki zdań. Co, gdzie, kiedy, dlaczego, po co, o czym. Tak? To są odpowiedzi, to są zdania, które lubią media. I na koniec, z perspektywy zaistnienia w mediach, nie wartościujcie swoich materiałów na lepsze i gorsze. Najgorsza wypowiedź w mediach to taka, która w nich nie zaistnieje. A więc ta najsłabsza jest lepsza niż żadna i tym się kierujcie, wychodząc na zewnątrz, wychodząc do mediów i tworząc swoje media również w sieci, a więc na kanałach internetowych, w socialach i we wszystkich innych możliwościach. Content, jeszcze raz content i powtarzam jak mantrę. Słabsza odpowiedź czy słabsza wypowiedź jest lepsza niż żadna. Znaczy media nie lubią ciszy i najgorsza w mediach jest cisza. I kończąc, to co dzisiaj chciałem wam powiedzieć, to uśmiech. Rzadko zdarza się taki temat, z którym przyjdziecie do mediów, który będzie wymagał powagi. Dzisiaj rozmawiamy o wątkach, w których uśmiech będzie pomagał. Ja również o nim zapominam i często zwracano mi uwagę i do dzisiaj moi rozmówcy zwracają mi uwagę, mówią, wszystko dobrze powiedziałeś, ale dlaczego tak mało się uśmiechać? Dlaczego tak mało się uśmiechałeś? Zatem dzisiaj chcę was zostawić z uśmiechem i prosić o uśmiech w mediach. Do usłyszenia następnym razem.